Szanowni Państwo, drodzy goście, otwieram uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 657. rocznicy powołania do życia naszej uczelni. Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego to dla nas dzień wyjątkowy. Przywołując zasługi przodków, pragniemy wskazać uniwersyteckim pokoleniom, które przyjdą po nas, to, co ważne w dziejach Alma Matris Jagiellonicy. Podczas dzisiejszej uroczystości tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzyma pan profesor Piotr Sztompka. Witam serdecznie pana profesora wraz z rodziną i przyjaciółmi. Witam wicewojewodę Małopolski, pana Ryszarda Pagacza, reprezentującego wojewodę Małopolski, pana Łukasza Kmitę. Witam bardzo serdecznie. Witam gości osobistych pana profesora Sztompki, panią rektor Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego, panią profesor Dorotę Segdę. I tradycyjnie, zwyczajem wprowadzonym w uniwersytecie, poproszę, żeby pozostałych gości na samym końcu już powitać oklaskami. Witam prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw rozwoju, pana profesora Jarosława Górniaka, laudatora podczas dzisiejszej uroczystości. Witam rektorów poprzednich kadencji, pana profesora Wojciecha Nowaka oraz pana profesora Karola Musioła, który łączy się z nami poprzez transmisję online. Witam przewodniczącego Rady Uczelni, pana profesora Jacka Purchle. Witam państwa prorektorów, dziekanów wydziałów naszej uczelni, członków Senatu, panią kanclerz, panią kwestor, samorząd studentów i doktorantów. Witam prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, pana profesora Piotra Leidlera. Witam pana profesora Wiesława Pawlika, byłego naszego prorektora. Witam pana profesora Andrzeja Cola, naszego profesora honorowego i pana profesora Jacka Dubiela. Bardzo się cieszę, że panowie profesorowi są z nami. Witam serdecznie gości obecnych w auli naszego Kolegium Novum, ale także wszystkich państwa, którzy ze względu na ograniczenia związane z pandemią nie mogą być tutaj obecni, ale łączą się z nami poprzez transmisję online i myślę, że w tym momencie możemy oklaskami powitać wszystkich tu obecnych, ale także tych, którzy oglądają naszą transmisję. Serdecznie witamy. Szanowni Państwo, 12 dzień maja to najważniejsza data w kalendarzu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym szczególnie ważnym i radosnym dla nas dniu upamiętniamy rocznicę ustanowienia naszej wszechnicy przez króla Kazimierza Wielkiego. Nie zapominamy jednak również o dziele króla Władysława Jagieły, który doprowadził do jej odnowienia i który w liście do papieża Marcina V pisał o naszej Akademii z niespotykaną wręcz czułością i troską. Pozwolę sobie przytoczyć taki niezapomniany cytat. Uniwersytet Krakowski kocham niczym córkę moją i otaczam go tkliwą miłością oraz darzę jakby matkę oddaną wiernością. Z jego bólami współczuję i wraz z nimi cierpię, a zmartwienia jego odczuwam więcej aniżeli własne. Tak mówił król Władysław Jagiełło. Pamiętając o naszej przeszłości, zawsze 12 maja w godzinach porannych udajemy się do Katedry Wawelskiej, żeby oddać hołd Kazimierzowi Wielkiemu, królowi Jadwidze, Władysławowi Jagiele i na sarkofagu fundatorów Wszechnicy Jagiellońskiej złożyć kwiaty. Pamięć o korzeniach i dziejach Wszechnicy Jagiellońskiej jest dla nas niezmiernie źródłem dumy i niesłabnącej inspiracji. Stanowi jednak zarazem wielkie i w przyszłość wymierzone zobowiązanie, które wzorem jej założycieli staramy się wypełniać poprzez swoją codzienną pracę. O niezłomności i ogromnej determinacji społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu świadczy fakt, że funkcjonowania Uniwersytetu nie zdołał zatrzymać nawet wybuch pandemii koronawirusa, w trakcie której przyszło nam
mierzyć się z wyzwaniami, przed jakimi nie stanęliśmy bodaj chyba nigdy wcześniej. W pierwszych miesiącach ubiegłego roku wszelka nasza aktywność została w zasadzie z dnia na dzień przeniesiona do rzeczywistości wirtualnej, co odmieniło w sposób gwałtowny i radykalny codzienną pracę uczelni. Do tej zupełnie nowej dla nas sytuacji udało nam się, rzecz jasna nie bez trudu i pewnych wyrzeczeń, zaadaptować. Z perspektywy minionego roku dostrzegam, że nasze wysiłki nie tylko nie poszły na marne, ale także przyniosły nowe doświadczenia, potwierdzając ponad wszelką wątpliwość jedność i solidarność naszej wspólnoty. Ten trudny, niekiedy dramatyczny dla nas czas udowodnił, że w chwilach próby jesteśmy w stanie postępować dojrzale i odpowiedzialnie. Wszystkim Państwu, nauczycielom, studentom, doktorantom, pracownikom administracji i obsługi składam w tym dniu serdeczne podziękowania. Reagując na bieżące okoliczności i związane z nim dylematy, nie przestajemy jednak spoglądać w przyszłość. Dowodzi tego wymownie projekt strategii rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku, będący wyrazem aspiracji środowiska akademickiego naszej uczelni. Dziękuję wspólnocie za aktywny udział w dyskusji nad tym ważnym dokumentem. Uniwersytet w najbliższych miesiącach stoi przed wieloma wyzwaniami. Roztropność, którą wykazaliśmy się wszyscy w ostatnich kilkunastu miesiącach, sprawiła, że możemy dziś z optymizmem patrzeć w przyszłość, mając nadzieję, iż w następnym roku akademickim wreszcie powrócimy do normalności, czyli do bezpośrednich kontaktów, stacjonarnej formy studiów i pracy. Oczywiście z pewnymi jednak ograniczeniami. Jeszcze w maju ukaże się zarządzenie dotyczące organizacji roku akademickiego 2021-2022. Ale musimy się do tego dobrze przygotować, także w wymiarach, o których jeszcze parę lat temu nikt z nas chyba nie myślał w kategoriach troski władz uczelni. Myślę tutaj na przykład o wsparciu psychologicznym. Skala interwencji, pomocy udzielanej przez uruchomiony ponad rok temu Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji pokazuje niezwykłą zasadność tworzenia tego typu inicjatyw. Reagując na propozycje płynące od naszej wspólnoty akademickiej, jeszcze w maju wprowadzimy dyżury psychologa dla osób zatrudnionych w uniwersytecie. Mamy naprawdę wiele do zrobienia, żeby przywrócić w miarę normalny tryb pracy badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej, ale także wymiany międzynarodowej. To winny być najważniejsze zadania, jakie stoją przed polskimi uczelniami. Mam jednak obawę, że opublikowanie projektu z dnia 6 maja 2021 zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczącego tzw. pakietu wolnościowego ponownie niestety chyba podzieli środowisko akademickie, które w pierwszej kolejności powinno skupić się na problemach wcześniej przeze mnie zasygnalizowanych. Szacunek dla wielowiekowej historii naszej uczelni w dniu 12 maja zobowiązuje mnie do powtórzenia słów zapisanych w naszym statucie. I tu cytat. Uniwersytet kształci studentów i doktorantów, a także kadrę naukową zgodnie z ideami humanizmu, tolerancji, w duchu szacunku dla prawdy, poszanowania praw i godności człowieka. Koniec cytatu. Uniwersytet Jagielloński jest za wolnością wypowiedzi i prawem do swobodnej wymiany myśli. Ale ta wolność, zawsze będę powtarzał, wiąże się z odpowiedzialnością naukowca, nauczyciela akademickiego za wygłaszane poglądy w świetle osiągnięć nauki i szacunku dla drugiego człowieka. Jestem przekonany, że środowisko akademickie posiada już wystarczające mechanizmy, żeby tak rozumianą wolność zagwarantować nie tylko nauczycielom, ale także studentom i doktorantom. Jako rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego będę bronił tak rozumianej wolności. Uniwersytet jest silny i dumny przede wszystkim wielkością osiągnięć,
i zasług członków swojej wspólnoty. Święto uczelni jest w związku z tym najlepszą okazją, aby o tych szczególnych dokonaniach mówić z należytym szacunkiem, uroczyście honorując wybitnych przedstawicieli naszego Uniwersytetu. Właśnie z tego powodu chcemy dziś, podczas obchodów 657. rocznicy powołania naszej uczelni, podziękować wybitnemu uczonemu, panu profesorowi Piotrowi Sztompce, nadając mu tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zanim jednak przystąpimy do uhonorowania pana profesora Piotra Sztompki, poproszę pana wojewodę Małopolski, pana Ryszarda Pagacza, o odczytanie listu od wojewody pana Łukasza Kmity. Panie wojewodo, bardzo proszę. Panie rektorze, pani wicencjo, panie i panowie profesorowie, szanowni państwo, jest dla mnie wielkim zaszczytem stawać tutaj przed państwem w murach tej najstarszej polskiej uczelni. Historia każe w pokorze stawać przed czasami, które minęły. Ciesz się, Matko Polsko. Tak śpiewaliśmy na początku. I gdyby posłużyć się słowami studenta, później profesora tej uczelni, wielkiego Polaka Jana Pawła II, tu wszystko się zaczęło. A teraz list. Wojewoda Małopolski, Łukasz Kmita, Kraków. 12 maja 2021 roku. Jego magnificencja profesor doktor habilitowany Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magnificencjo, szanowny panie rektorze. Przy śpiewie średniowiecznego hymnu Gaudę Mater Polonia rozpoczęliśmy celebrowanie 657. rocznicy założenia Akademii Krakowskiej przez króla Kazimierza Wielkiego. To wyjątkowe święto stanowi doskonałą okazję do przekazania gratulacji, wyrazów uszanowania i serdecznych życzeń dla całej społeczności akademickiej najstarszej polskiej uczelni. Od wieków Uniwersytet Jagielloński jest tym niezwykłym miejscem, w którym rodzą się genialne odpowiedzi na fundamentalne pytania stawiane przez kolejne pokolenia. To właśnie tutaj, za sprawą twórczej i nieskrępowanej debaty akademickiej, poszukuje się prawdy i dąży do pogłębienia wiedzy. Owocem tego bogactwa, które jest naszym udziałem od 1364 roku, są rzesze wielkich mistrzów i ich wspaniałych uczniów, którzy niejednokrotnie oddali całe swoje życie służbie ojczyźnie. Nie sposób przejść obojętnie wobec ich zasług w rozwoju państwa i wobec nieocenionej roli Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziejach Polski. Na ręce jego magnificencji, pana rektora, przekazuję życzenia ambitnego realizowania zamierzonych celów i umiejętnego balansu pomiędzy tym, co przynoszą nowe czasy, a zarazem tym, czego uczy nas historia. Życzmy sobie wszyscy, aby Uniwersytet Jagielloński nadal tak dynamicznie się rozwijał i stawiał czoła wyzwaniom współczesności, nie zapominając o wartości wielowiekowego dziedzictwa, którym
nie może się poszczycić żadna inna uczelnia w Polsce. Z wyrazami szacunku, Łukasz Kmita. Dziękuję bardzo. Panie wojewodo, bardzo dziękuję za te życzenia i proszę przekazać nasze podziękowania panu wojewodzie Łukaszowi Kmicie. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego może być nadany wybitnemu, szczególnie zasłużonemu dla społeczności akademickiej uczonemu. Z wnioskiem o nadanie tytułu profesora honorowego może wystąpić rektor lub rada wydziału na wniosek dziekana lub dyrektora instytutu. Senat podejmuje uchwałę w sprawie nadania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego po zasięgnięciu opinii Konwentu Godności Honorowych. Dziś, jak mówiłem wcześniej, do grona profesorów honorowych naszego uniwersytetu dołączy pan profesor Piotr Sztompka. Z wnioskiem o nadanie tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego panu profesorowi Sztompce wystąpili profesorowie Wydziału Filozoficznego naszego uniwersytetu. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego po zapoznaniu się z recenzjami dorobku przygotowanymi przez profesorów Andrzeja Koźmińskiego i Marka Szczepańskiego na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2021 roku postanowił przyznać panu profesorowi Piotrowi Sztompce tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W uzasadnieniu mowa jest o następujących zasługach pana profesora. Ten tytuł nadajemy w szczególności za znaczący wkład w światowy rozwój socjologii, wzmacnianie międzynarodowej pozycji Uniwersytetu Jagiellońskiego i polskiej nauki w ogóle przez znakomite, wydane w wielu językach publikacje, intensywny udział w międzynarodowym życiu akademickim. Wykształcenie kilku pokoleń studentów, wypromowanie wielu znakomitych doktorów i reprezentowanie mistrzowskich standardów w dydaktyce akademickiej. Zaangażowanie w pracy na rzecz rozwoju naszej uczelni i pełnienie misji uczonego jako społecznego autorytetu. Ta decyzja Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego pozwala nam na przeprowadzenie dzisiejszej uroczystości. W tym momencie bardzo proszę pana profesora Jarosława Górniaka, prorektora naszego Uniwersytetu do spraw rozwoju, o wygłoszenie laudacji. Panie rektorze, proszę bardzo. Szanowny panie profesorze, honorowy profesorze, magnificencjo, szanowni państwo. Alma Mater Jagiellonica nadaje tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego wyjątkowo oszczędnie, najczęściej jednej osobie w roku, swoim najwybitniejszym luminarzom. Do tego kręgu mężów dojrzałością Rady Znakomitych bezspornie należy profesor Piotr Sztompka. Na tę powszechnie podzielaną opinię zasłużył sobie, wnosząc wybitny wkład w światowy rozwój socjologii poprzez swoje publikacje, które uzyskały szeroki rezonans w nauce światowej oraz udział w międzynarodowym życiu akademickim, a także mistrzowski poziom w nauczaniu kolejnych pokoleń socjologów w Krakowie i znakomitych uniwersytetach za granicą. Zaangażowanie w pracę na rzecz macierzystego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pełnienie funkcji autorytetu intelektualnego dla opinii publicznej, twórczo i głęboko interpretując zjawiska zachodzące w życiu społecznym. Profesor Piotr Sztompka należy do elitarnego grona polskich uczonych, szeroko znanych i cenionych w świecie. Jego książki, najczęściej wydawane w języku angielskim, ukazały się w przekładach na kilkanaście języków, w tym chiński, japoński, indonezyjski, perski czy rosyjski. Jest członkiem Akademia Europa oraz American Academy of Arts and Sciences. W 1995 roku otrzymał prestiżową nagrodę New Europe Prize for Education and Research, przyznawaną przez sześć instytutów badań zaawansowanych z Europy i Stanów Zjednoczonych,
A w 2005 roku nagrodę imieniem Pitrima Sorokina za wybitne osiągnięcia w socjologii nadaną przez Rosyjskie Towarzystwo Socjologiczne. Jest doktorem honorowym 4 uniwersytetów, w tym w Moskwie i Sztokholmie. Pełnił z wyboru funkcję członka zarządu, wiceprezydenta i w latach 2002-2006 najbardziej prestiżową dla socjologa funkcję prezydenta International Sociological Association. Cieszy się też profesor zasłużonym prestiżem w kraju. Jest między innymi członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, laureatem Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 7-krotnym laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, 2-krotnym laureatem Akademickiej Nagrody Prezesa Rady Ministrów i kawalerem Krzyża Komandorskiego z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Także Alma Mater uhonorowała go wszystkimi swoimi godnościami honorowymi. Medalem Merentibus, złotym medalem Prus Latio Quam Vis oraz laurem jagiellońskim w pierwszej edycji. Dziś tytułem profesora honorowego. Wymieniam te wybrane przejawy uznania, aby zilustrować odzew, z jakim spotkały się wyniki jego wybitnej aktywności naukowej. Powstały one w toku kariery, która może być współczesnym wzorcem dla młodych naukowców, choć w większości rozwijała się przecież w czasach bez porównania trudniejszych, poczynając od możliwości podróżowania po świecie i dostępu do literatury, a kończąc na wolności badań naukowych. Piotr Sztompka urodził się w 1944 roku w Warszawie, ale już po roku rodzice przenieśli się do Krakowa, gdzie ojciec Henryk Sztompka, wybitny pianista, uczeń Ignacego Jana Paderewskiego, objął stanowisko profesora w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Jak wspomina Piotr Sztompka, przywilej podróżowania po świecie z koncertami, którym cieszył się ojciec, wniósł w jego życie powiew świeżego powietrza ze świata bogactwa, wolności i uśmiechniętych ludzi, a pozycja ojca w kręgach intelektualnych i artystycznych dawała mu dostęp do amerykańskiej prasy otrzymywanej z konsulatu. Szybko zagościła w nim chęć włączenia się w ten świat, a jako klucz do niego postrzegał dobre opanowanie języka angielskiego i wykonywanie międzynarodowej profesji uczonego. Początkowo wybrał studia fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale jeszcze przed rozpoczęciem nauki zmienił decyzję i zdecydował się studiować prawo. Wkrótce zainspirowany wykładami profesorów Marii Boruckiej-Arctowej i Marka Waldenberga podjął równolegle studia na socjologii, gdyż jak wspomina, ta była nie tylko ciekawa, lecz także bardzo amerykańska. Po studiach krótko pracował na Wydziale Prawa UJ, a następnie podjął zatrudnienie w krakowskim oddziale Polskiej Akademii Nauk. W 1970 roku obronił w Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem profesora Kazimierza Dobrowolskiego pracę doktorską, która była jego pierwszą książką. Metoda funkcjonalna w socjologii i antropologii społecznej, już wtedy nagradzaną. 2 lata później wyjechał w ramach stypendium Fulbrighta na staż w Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley, a następnie w Uniwersytecie Harvarda. W czasie tego pobytu napisał pierwszą książkę w języku angielskim, System and Function Toward a Theory of Society, którą opublikował w prestiżowym wydawnictwie Academic Press w roku 1974. Ta praca zyskała mu rozgłos wśród amerykańskich socjologów i wzbudziła zainteresowanie jednego z najwybitniejszych socjologów XX wieku, Roberta K. Mertona, który stał się mistrzem naukowym, a następnie przyjacielem Piotra Sztompki. Berkeley zaprzyjaźnił się z Jeffreyem Aleksandrem, późniejszym wybitnym teoretykiem socjologii, z którym w przyszłości opublikuje wspólne prace, w tym książkę Rethinking Progress z 1990 roku oraz zbiorową pracę z roku 2004 Cultural Trauma and Collective Identity. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych w 1974 roku habilitował się w oparciu o książkę Teoria i wyjaśnienie z metodologicznych problemów socjologii i rozpoczął pracę w Uniwersytecie Jagiellońskim na stanowisku docenta i kierownika Zakładu Socjologii Teoretycznej, którym kierował do przejścia na emeryturę. W ciągu kolejnych 20 lat profesor Sztompka publikował swoje prace wyłącznie po angielsku. W 1979 ukazała się jego ważna książka Sociological Dilemmas Toward Dialectic Sociology, w której proponuje rozwiązanie metodologicznych dylematów socjologii wywiedzionych z prac klasyków tej dyscypliny przez podejście dialektyczne inspirowane dziełami Karola Marksa. Uzyskał w oparciu o nią w 1980 roku tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego jako jeden z najmłodszych w Polsce. Swoją pracę w Instytucie Socjologii UJ łączył z aktywnością zagraniczną.
Przez 15 lat regularnie prowadził kilkumiesięczne wykłady w Stanach Zjednoczonych, najpierw przez 5 lat w Uniwersytecie Columbia na zaproszenie Mertona, a następnie przez 10 lat w Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles na zaproszenie Aleksandra. Był też zapraszany na liczne konferencje i odczyty w wielu krajach oraz rozpoczął działalność w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Socjologicznym. Od 1970 roku występował z referatami na wszystkich światowych kongresach socjologicznych, z wyjątkiem kongresu w Meksyku w czasie, gdy w Polsce wprowadzony został stan wojenny. W 1979 roku był współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym Komitetu Teorii w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Socjologicznym, a w 1994 został wybrany do Komitetu Wykonawczego tego stowarzyszenia, by po 4 latach zostać wybrany wiceprezydentem, a następnych 4 prezydentem ISA. Inspirowany wydarzeniami w Polsce w latach 1980-81 zwrócił swoje zainteresowanie ku ruchom społecznym, publikując na ten temat artykuły oraz przedstawiając referaty. W latach 84-85 prowadził studia nad ruchami społecznymi w The University of Michigan Ann Arbor w ramach stypendium American Council of Learned Societies. W tym czasie podjął też kwerendę w prywatnym archiwum Roberta Mertona w Nowym Jorku, która była istotnym elementem pracy nad monografią dotyczącą tego wybitnego uczonego, którą Piotr Sztompka opublikował w 1986 roku. Robert K. Merton and Intellectual Profile. Książka ukazała się między innymi także w Chinach, w języku chińskim. Ta książka jest podstawą uzyskania w 1987 roku tytułu profesora nadzwyczajnego. Studia nad ruchami społecznymi oraz wydarzenia 1989 roku były kontekstem, z którego wyrosło zainteresowanie profesora Sztompki teorią rewolucji i ujęciem relacji podmiotowości i struktury w społeczeństwie w postaci teorii stawania się społeczeństwa, która odtąd była kluczowym elementem rozwijanej przez profesora teorii socjologicznej. Wynikiem pracy nad tym zagadnieniem jest książka Society in Action – The Theory of Social Becoming w 1993 roku. W wyniku prac prowadzonych w Swedish Collegium for Advanced Studies and the Social Sciences ukazała się w oksfordzkim Blackwellu The Sociology of Social Change. Monografia, w której stawanie się społeczeństwa jest odniesione do klasycznych teorii zmiany społecznej. Ta książka dosłownie obiegła świat i weszła do kanonu lektur socjologicznych. Tom ten ukazał się w tłumaczeniach na język hiszpański 2 wydania, portugalski, rosyjski 2 wydania, indonezyjski 2 wydania, japoński, chiński, perski, ukraiński i wreszcie w 2005 roku polski. Przyniosła też Piotrowi Sztompce szerokie, wykraczające poza krąg anglosaski, międzynarodowe uznanie, owocujące wspomnianą New Europe Prize, noszącą zwyczajowo mianę Małego Nobla oraz członkostwo w zagranicznych i polskich akademiach. Profesor jest teoretykiem, ale jego prace były głęboko inspirowane zachodzącymi w społeczeństwie procesami. Pod wpływem transformacji postkomunistycznej wskazał w szeroko cytowanym artykule Intangibles and Imponderables of Post-Communist Transition na kulturowe i mentalne czynniki zmiany społecznej. Opublikował na ten temat serię artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych, zagranicznych i krajowych. Uogólnieniem tego wątku jego pracy była książka Trust, A Sociological Theory, którą w 1990 roku wydało Cambridge University Press, a w kilka lat później ukazała się po chińsku. W trakcie pobytu w Center of Advanced Studies w Stanfordzie powstały zręby teorii traumy kulturowej jako podstawę wyjaśnienia problemów i pułapek transformacji postkomunistycznej. Zarys tej teorii został przedstawiony w wydanej w Polsce książce Trauma Wielkiej Zmiany, a następnie rozwinięty w pracy zbiorowej Cultural Trauma Collective Identity wydanej w Berkeley. Nowe stulecie przyniosło powrót do publikacji w języku polskim. Towarzyszyła mu troska o porządkowanie teoretycznego pola socjologii oraz kształcenie adeptów tej dyscypliny. W 2002 roku ukazała się Socjologia, analiza społeczeństwa, książka pomyślana jako podręcznik, a będąca w istocie oryginalną syntezą socjologii jako nauki, ufundowaną na bazie wypracowanego wcześniej podejścia teoretycznego. Ta obszerna książka stała się bestsellerem literatury naukowej w Polsce, osiągając nakład ponad 60 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, wydanych bez dotacji ze środków publicznych. Nauczaniu socjologii służyły i nadal dobrze służą także zredagowany przez Piotra Sztompkę i Marka Kucię zbiór tłumaczonych fundamentalnych tekstów socjologicznych pod tytułem Socjologia Lektury
oraz zbiór opracowany we współpracy z Małgorzatą Bogunią Borowską pod tytułem Socjologia życia codziennego. Prace te weszły do kanonu nauczania socjologii w Polsce. Rok 2020 przyniósł niespodziankę w postaci autorskiego słownika socjologicznego Tysiąca pojęć, wydanego również przez krakowskie wydawnictwo Znak, jak wiele wcześniejszych polskich prac. Przymiotnik autorski jest tu jak najbardziej na miejscu, gdyż słownik jest zbiorem oryginalnych definicji osobiście wybranego tysiąca kluczowych dla socjologii pojęć. W 2021 roku ukaże się trzecie wydanie socjologii rozszerzone z 26 do 40 rozdziałów. W 2007 roku ukazała się także dwukrotnie poszerzona i na nowo napisana w języku polskim wersja Trust a Sociological Theory pod tytułem Zaufanie, fundament społeczeństwa. A w 2016 monografia pod tytułem Kapitał społeczny, teoria przestrzeni międzyludzkiej, która rozszerza rozważania o czynnikach kształtujących stosunki międzyludzkie o kolejne obok zaufania aspekty moralne, lojalność, solidarność i wzajemność. Jest też profesor Sztompka pasjonatem fotografii. Swoim obiektywem, czy raczej subiektywem, jak to sam określa, utrwala odwiedzane na całym świecie miejsca, które przykuły jego uwagę, bądź ze względu na swój urok, bądź też oryginalność, a zwłaszcza ze względu na społeczne znaczenie. Własnymi fotografiami społecznymi zilustrował swoją socjologię. Wybrane przez niego zdjęcia z podróży były prezentowane na wystawach w Kolegium Maius i zostały utrwalone w okolicznościowych katalogach wystaw. Ta pasja stała się też zaczynem refleksji nad wykorzystaniem fotografii w badaniach socjologicznych, które przyniosły kolejną monografię profesora Sztompki pod tytułem Socjologia wizualna, fotografia jako metoda badawcza, wydaną w 2004 roku. Wydaną także w Moskwie i Pradze po rosyjsku i czesku. Jej dopełnieniem była antologia klasycznych tekstów pod tytułem Fotospołeczeństwo. Liczby nie oddają bogactwa i głębi dorobku naukowego, ale też mają swoją podsumowującą wymowę. Profesor Piotr Sztompka opublikował łącznie 35 książek, z czego 16 to monografie autorskie oraz ponad 200 artykułów naukowych. Jego prace ukazały się w 15 językach. Google Scholar znalazł ponad 23 tysiące cytowań jego prac, a indeks Hirsha ustalił na poziomie 53. Wspomniane już zostały zasługi profesora Sztompki w zakresie publikacji ukierunkowanych na kształcenie socjologów. Nie sposób jednak nie wspomnieć o jego mistrzostwie w zakresie klasycznego wykładu akademickiego. Sam jako student miałem okazję się o tym przekonać, wybierając wszystkie wykłady, które profesor oferował w trakcie moich studiów. Niezwykła umiejętność wydobywania kluczowych elementów prezentowanych koncepcji teoretycznych i ich systematycznej i klarownej prezentacji oraz wysoka kultura słowa to cechy wykładów, które do dziś pozostają w mojej pamięci. Wypromował 25 doktorów, wśród którzy byli późniejsi profesorowie Uniwersytetu Harvarda, University College London, czy profesorowie tytularni Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej. Redaguje w wydawnictwie Scholar serię podręczników z zakresu subdyscyplin socjologii, w której ukazało się dotychczas 7 ważnych tomów. Publikował artykuły poświęcone problematyce kształcenia i wychowawczej roli uniwersytetu oraz wygłaszał w kraju i na forum międzynarodowym referaty dotyczące wykorzystania materiałów wizualnych w nauczaniu akademickim. Od 2003 roku naucza także w Wyższej Szkole Europejskiej im. Księdza Józefa Tischnera. Aktualnie wykłada o kapitale społecznym w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ oraz o teoriach ruchów społecznych i rewolucji w Instytucie Socjologii. Był też profesor Piotr Sztompka animatorem debaty o polskim szkolnictwie wyższym i kulturze akademickiej oraz inicjatorem i głównym organizatorem Kongresu Kultury Akademickiej, a także współredaktorem z Krzysztofem Matuszkiem tomu podsumowującego ten kongres. Przewodniczył także Radzie Programowej Kongresu Kultury Polskiej, który również odbył się w UJ. Nie unika zaangażowania w publicystykę poświęconą diagnozie zjawisk kryzysowych w społeczeństwie, w tym zwłaszcza destrukcji zaufania i więzi społecznych oraz obronie standardów demokratycznego państwa prawa. Jego wystąpienia odbiły się szerokim echem w opinii publicznej. Angażował się też w obowiązki organizacyjne macierzystej uczelni. Pełnił w Uniwersytecie Jagiellońskim funkcję dyrektora Instytutu Socjologii i prodziekana Wydziału Filozoficznego. Przez kilka kadencji zasiadał w Senacie UJ. Do dziś jest członkiem Konwentu Godności Honorowych. Profesor Piotr Sztompka jest bezspornie najwybitniejszym polskim socjologiem, którego prace są czytane i komentowane zarówno w USA, jak i w Rosji, w Chinach, i Japonii i wielu innych krajach.
Jest też nade wszystko wśród nas i ciągle służy nam swoją rozległą wiedzą i niezwykłą zdolnością teoretycznej syntezy i logicznej systematyzacji idei. Osobiście czuję się jednym z jego uczniów i choć nie był moim promotorem, to był mentorem i nauczycielem. Nie tylko słuchałem jego wykładów i zdawałem u niego egzaminy, lecz także prowadziłem jako asystent ćwiczenia do jego zajęć, a dziś nie mogę się doczekać powrotu do naszych żywych dyskusji przy restauracyjnym stoliku. Tym bardziej jest dla mnie zaszczytem i radością móc wygłosić tę pochwałę jego akademickiej klasy i dokonań najwyższej próby. Profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego Piotr Sztompka jest po prostu wzorem uniwersyteckiego profesora i mistrza. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, dziękuję za piękną laudację, która zobrazowała niesamowity dorobek życia pana profesora. Myślę, że o wielu faktach wiedzieliśmy, ale zebrane w jednej laudacji pokazują, z jak wielkim uczonym i osobowością mamy do czynienia. Szanowni państwo, proszę teraz pana profesora Jacka Nowaka, dziekana Wydziału Filozoficznego naszego Uniwersytetu, o odczytanie łacińskiego tekstu dyplomu, a wszystkich państwa proszę o powstanie. Nos senatus universitatis Jagiellonice Krakowiensis, de sententia nostra, die septima et vicesima, mensis januari, anno bis millesimo vicesimo primo lata. Virum doctissimum, atque illustrissimum, Petrum Sztompka, qui de sociologia mundana progredienta optime meruit, qui internationalem statum universitatis Jagiellonice ad questientiam Polonam valde confirmavit, qui dissertationes excellentes in multis linguis publici iuris fecit, qui internationali vitae academice acriter interfuit, qui aliquot generationes studentium excoluit, qui multos egregios doctores promovit, qui perfecta exempla in arte et modo docendi representavit, qui progressui alma matris Jagiellonice operam dedit maximam, qui in vita sociali evolvenda maxima autoritate praedictus est. Titulo professoris honorari ornavimus. Hiacintus popier, Universitatis Jagiellonice, hoc tempore rector magnificus.
Za chwilę oddamy głos panu profesorowi honorowemu. Natomiast, panie profesorze, proszę przyjąć od nas tutaj wszystkich obecnych, ale także śledzących tę transmisję online, od pana tysięcy uczniów, dziesiątek doktorantów, przyjaciół, najcieplejsze i najserdeczniejsze gratulacje. Naprawdę jest dla nas zaszczytem, że w dniu święta Uniwersytetu możemy pana profesora, uczonego, cenionego w Polsce i na całym świecie, uhonorować tytułem profesora honorowego Uniwersytetu. Panie profesorze, proszę o zabranie głosu. Magnificencjo, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo. Dziękuję za to niezwykłe wyróżnienie, ale także za tą niezwykłą atmosferę, jaką pan rektor wytworzył na tej sali, która jest dla mnie czymś, co jest wręcz wzruszające, choć rzadko się wzruszam. To odebrałem te słowa pana rektora i pana dziekana Górniaka jako taki jakiś mały pomnik za życia. I chcę powiedzieć, że to bez wątpienia jest ukoronowanie mojej drogi zawodowej. Ale nie ukończenie. Mój mistrz naukowy Robert Merton powiadał: There is no repose at the top. Nie ma odpoczynku na szczytach. Mam jeszcze sporo do zrobienia i obiecuję Państwu, że jutro nie sprzedam biblioteki. Taka uroczystość jak dzisiejsza to jest okazja do refleksji. Zatytułowałem krótkie refleksje, proszę się nie obawiać. Socjologia jako magistra vitae. Dewizą mojej drogi zawodowej było to, że socjologia nie jest dla socjologów, ale dla światłych obywateli. Mój podręcznik socjologii, który przez prawie 20 lat towarzyszy polskim studentom, i którego trzecie wzbogacone wydanie ukaże się za 2 tygodnie w wydawnictwie Znak, dedykowałem w druku, cytuję, wszystkim tym, którzy pragną lepiej zrozumieć swoje społeczeństwo i swoje miejsce w społeczeństwie. Ale czy mnie samemu socjologia pomogła w tym? W zrozumieniu społeczeństwa i zrozumieniu mojego miejsca w społeczeństwie. I tu właśnie jest okazja do pewnego myślowego bilansu. Jakie prawdy mianowicie formułowane w socjologii czy dyscyplinach pokrewnych antropologii społecznej, psychologii społecznej, kulturoznawstwie, językoznawstwie wywarły na mnie szczególny wpływ? Pozwoliły właśnie lepiej zrozumieć moje miejsce w społeczeństwie i to społeczeństwo otaczające mnie. Pomogły w życiu codziennym, ukierunkowały twórczość naukową. I w tym bilansie znalazłem kilkanaście takich prawd, z którymi chciałem się Państwu z Państwem podzielić, ponieważ z tego, co tak pięknie mówił pan rektor Górniak, wynika, że te lekcje mnie się przydały. Może jeszcze komuś na coś się przydadzą. Teza pierwsza. Człowiek, jego istota i zewnętrzne manifestacje zdeterminowane są przez okoliczność i życie jego upływa wśród wzajemnych stosunków z innymi ludźmi. Tak mówił XIX-wieczny klasyk
socjologii niemiecki uczony Georg Simmel. A 100 lat później ksiądz profesor Józef Tischner mówił tak: żyjemy zawsze z kimś, obok kogoś, dla kogoś, wobec kogoś. I to jest ta sama myśl, tylko wyrażona inaczej. Mówi mianowicie, że najważniejszy fakt egzystencjalny dla człowieka to istnienie w relacji z innymi ludźmi. Wynika z tego z jednej strony imperatyw moralny, że muszę z innymi ich dobrem się liczyć, ale z drugiej strony konstatacja, że to, kim jestem, zawdzięczam innym. Od rodziców, przez kolegów z podwórka, ze szkoły, ze studiów, współpracowników i, co najważniejsze, w naszym zawodzie zawdzięczam tym, których uznaję za autorytety, naukowym mistrzom. Moją książkę o kapitale społecznym dedykowałem również w druku tak, wszystkim tym, dzięki którym jestem tym, kim jestem. Teza druga. Człowiek to istota zawieszona w sieci znaczeń, którą sam utkał. Tak pisał amerykański antropolog społeczny Clifford Geertz. Rozumiem to tak, że nie jestem biernym odbiorcą wpływów ze strony innych, ale sam je aktywnie interpretuję, nadając im znaczenie, dokonując wyboru tych significant others, tych ważnych innych, jak pisał klasyk amerykańskiej socjologii George Herbert Mead, i tym samym kształtując sens i kierunek własnego życia. Życie jest oczywiście pełne przypadków, ale trzeba być na nie przygotowanym, otwartym i czasami trzeba nawet takie przypadki reżyserować. Teza trzecia. Ludzie sami tworzą swoją historię, ale nie tworzą jej dowolnie, tylko w warunkach zastanych, które odziedziczyli po innych, wcześniejszych pokoleniach. Tak w XIX wieku pisał Karol Marx. A prościej, polska pisarka Maria Naukowska w tytule swojej książki Ludzie ludziom zgotowali ten los. Lekcja z tego taka, że należy nieustannie i uparcie wykorzystywać istniejące szanse życiowe dla realizacji własnych celów i społecznie uznanych wartości. I pomagać kształtować lepsze szanse dla dalszych pokoleń, przyszłych pokoleń. Jeszcze w szkole sobie wymyśliłem taką teorię, że życie to pewna gra. Gra z losem w ograniczonych czasowo ramach, na ograniczonym boisku. I dlatego każdy jej moment trzeba wykorzystać, aby zdążyć wygrać. Najgorsze dla człowieka miejsce to poczekalnia. Teza czwarta. W dżungli amazońskiej szukałem dzikiego, a znalazłem człowieka. Pisze słynny antropolog francuski Claude Lévi-Strauss. To oznacza, że społeczna natura człowieka jest uniwersalna, niezależna od rasy, narodowości, klasy społecznej, wyznawanej religii czy orientacji seksualnej. Jeżdżąc sporo po świecie, nie czułem się nigdy obco, bo wzorem Lévi-Straussa napotykałem w obcych krajach nie obcych, lecz po prostu ludzi. Tyle o człowieku w społeczeństwie, a teraz cztery tezy na temat twórczości naukowej. Teza piąta. Uczeni są jak karły, które widzą lepiej i dalej, bo stają na ramionach olbrzymów. W średniowieczu metaforę tę formułował zakonnik Bernard Chartres, po nim Isaac Newton, a mój mistrz Robert Merton poświęcił tej metaforze całą książkę. To mocna lekcja na temat kontynuacji w nauce i konieczności głębokiego poznania osiągnięć poprzedników, aby móc pójść o krok dalej. To jest protest przeciwko prezentyzmowi, ignorowaniu historii dyscypliny i snobistycznej fascynacji tylko najnowszymi odkryciami.
Moje pierwsze wykłady akademickie tu, w Uniwersytecie Jagiellońskim, dotyczyły historii socjologii. Bo zanim próbowałem stworzyć własne koncepcje, zgłębiałem przez lata myśl wielkich mistrzów dyscypliny. Teza szósta. Każdy fakt społeczny jest faktem czyimś, zawartym w jego przeżyciach, doświadczeniach czy działaniach. Tak pisał fundator socjologii polskiej 100 lat temu Florian Znaniecki. I podobnie amerykański klasyk George Herbert Mead, który pisał: w każdej interakcji stawiamy się w wyobraźni, w miejscu i w roli partnera. To istotne dyrektywy o konieczności empatii, zarówno w życiu, jak i w każdym badaniu socjologicznym, i otwartości na doświadczenia życiowe inne od naszych. To prosta droga do wymogu tolerancji. Często spotykam się z poglądami, coraz częściej, szczerze mówiąc, które budzą mój sprzeciw. Ale zanim je odrzucę, staram się zrozumieć, jak to jest możliwe, że ktoś, zdawałoby się racjonalny, w nie wierzy. I dopiero gdy napotykam na asertywną głupotę, porzucam tolerancję. Teza siódma. Wszystko, co można powiedzieć prosto. A jeśli nie da się tego powiedzieć, trzeba milczeć. Tak pisał klasyk filozofii analitycznej Ludwig von Wittgenstein. I to było dla mnie zawsze najważniejszą wskazówką pisarstwa socjologicznego, bo jak wspomniałem wcześniej, nie naśladowałem tych, którzy sławę zyskują zawikłanym żargonem, którego wprawdzie nikt nie rozumie, ale wszyscy wstydzą się przyznać, że nie rozumieją i mówią, no coś w tym musi być. Starałem się zamiast epatowania terminologią dotrzeć do każdego rozumnego czytelnika. Jeden z największych komplementów otrzymałem kiedyś od pana rektora Wojciecha Nowaka, który powiedział mi: pisze pan tak, że wszystko rozumie nawet chirurg. Teza ósma jest też z von Wittgensteina. Granice mojego języka są granicami mojego świata. Dlatego wiele prac pisałem po angielsku, a jedną z największych satysfakcji czerpałem z tego, że moje książki były tłumaczone na wiele języków, bo w ten sposób mój socjologiczny świat sięgnął daleko poza mój kraj. Kiedyś na Światowym Kongresie Socjologicznym w Australii podszedł do mnie jakiś niewielki człowieczek w takim filcowym, ludowym kapeluszu. Spojrzał na moją plakietkę kongresową i powiedział po rosyjsku: pan jest Sztompka? My pana książki czytamy w Azerbejdżanie. Pan u nas klasyk. My myśleliśmy, że pan już dawno umarł. Byłem bardzo dumny. Byłem bardzo dumny, bo być klasykiem w Azerbejdżanie to jest coś. Z kolei tezy na temat edukacji studentów, tej istotnej części naszej roli, roli profesora uniwersyteckiego. Teza dziewiąta, zwana teorematem Thomasa, od nazwiska psychologa społecznego Williama Isaaca Thomasa, brzmi tak. Jeżeli ludzie uważają coś za prawdziwe, to staje się to prawdą poprzez konsekwencje ich działań. Jeżeli ludzie wierzą w fałsze, to działają w oparciu o to i zmienia się świat. Tutaj oddziaływanie subiektywizmu i przekonań jest rzeczą niezwykle ważną. Jeśli takie przekonania, fałszywe, błędne, są wystarczająco szeroko rozpowszechnione, stają się oparciem dla masowych działań. Jaki stąd imperatyw dla edukacji? No taki, żeby uczyć tego, co po angielsku nazywa się discerning capability, czyli umiejętność odróżniania
odróżniania tego, co prawdziwe i tego, co fałszywe. Ważne, aby wpoić wychowankom przekonania prawdziwe, sprawdzone, oparte na faktach i dobrze uzasadnionych teoriach. Bo tylko w oparciu o tego typu prawdy, o takie przekonania, mogą w swoim dorosłym życiu osiągnąć efekty dobre i dla siebie, i dla swojego społeczeństwa. Teza 10. Aby wykładać, trzeba mieć zaplecze wiedzy co najmniej o 50% większe niż to, co się przedstawia na wykładzie. Radził wybitny powojenny socjolog polski Stanisław Osowski. A ja bym dodał najlepiej 100% i więcej. Nigdy nie wchodziłem na katedrę, nie będąc pewny takiego intelektualnego backgroundu. Bo tylko wtedy można wykładać bez tych pomiętych karteczek, tych samych co roku. Teza 11. Kiedy wchodzi się na salę wykładową, trzeba swoje poglądy polityczne zostawić jak płaszcz w szatni. Pisał o powołaniu profesora wielki klasyk socjologii XIX, początku XX wieku, Max Weber. Zostawiać swoje poglądy ideologiczne i światopoglądowe jak płaszcz w szatni. To jest wymóg neutralności ideologicznej i światopoglądowej ex cathedra. Rezygnacji z indoktrynacji studentów, co nie odbiera uczonemu prawa, a dla uczonych w dziedzinie humanistyki i nauk społecznych nie odbiera wręcz obowiązku do prezentowania swoich poglądów aksjologicznych czy politycznych w roli obywatela, nie w roli profesora, w roli obywatela działającego jak każdy w przestrzeni publicznej. A szczególnie wtedy ta rola publiczna jest istotna, gdy trzeba bronić wartości i reguł konstytutywnych dla życia akademickiego. Wolności badań, szacunku dla prawdy, potępienia fałszu, odpowiedzialności za słowo, autonomii instytucji naukowych, demokracji i praworządności. Teza 12. Wyobraźnia socjologiczna pozwala uchwycić związek własnej biografii z historią, relacje między losami własnymi i losami swojego społeczeństwa. Pisał amerykański lewicujący socjolog C. Wright Mills. To kryterium w przypadku edukacji socjologicznej mogłoby doskonale zastąpić te wszystkie biurokratyczne punkciki i podpunkciki, które musimy wypełniać w sylabusach w rubryce efekty nauczania, które z sufitu oczywiście wszyscy wymyślamy, no bo nie da się inaczej. A tu wystarczyłoby uczyć po prostu socjologicznej wyobraźni, rozumienia świata społecznego i siebie w świecie społecznym, tego, o czym już wspominałem. Wykładając przez ponad 50 lat w Uniwersytecie Jagiellońskim i wielu uniwersytetach zagranicznych, zawsze chodziło mi właśnie o to. I wreszcie trzy tezy o życiu codziennym. Bo przecież uczony spędza życie nie tylko przy biurku i na katedrze wykładowej. Teza 13. Nasze mniemanie o samych sobie kształtujemy poprzez odbicie w zwierciadle społecznym, w reakcjach innych na nasze działania. Taką teorię tak zwanej jaźni lustrzanej formułował jeden z twórców socjologii amerykańskiej u progu XX wieku, Charles Horton Cooley. I muszę powiedzieć, że ta teoria się sprawdza. Dzisiaj, dzięki Państwu, mój self-concept jest w bardzo dobrej kondycji. I związana z tą teza kolejna, teza 14. Spędzamy życie w teatrze życia codziennego. Tak pisał słynny socjolog połowy XX wieku Erwin Goffman. A długo przed nim dostrzegał tę prawdę William Shakespeare. Cytuję, cały świat jest sceną, a wszyscy mężczyźni i kobiety są tylko aktorami,
którzy mają swoje entrée, potem schodzą ze sceny i tak dalej. Czyli niczym aktorzy na scenie musimy budować sami swoje role społeczne i realizować je tak, aby owo zwierciadlane odbicie w reakcjach innych było bliższe aplauzu niż wygwizdania. Trzeba po prostu grać swoje role dobrze, a nawet więcej, najlepiej jak się potrafi. Jeszcze lepiej niż na wczorajszym spektaklu i lepiej od tych, którzy grają w innych teatrach. Nie sposób przecenić motywującej wartości tego dążenia do bycia lepszym od innych. Nauka, podobnie jak sport, wymaga morderczego treningu i ogromnych wyrzeczeń. Motywacja konkurencyjna stwarza nieustanne napięcie do tego pomocne, bo zawsze będzie ten zając szybszy od nas. Jak już mówiłem z Emertonem, nie ma odpoczynku na szczytach. To właśnie konkurencja wyzwala kreatywność, innowacyjność i prowadzi do coraz ważniejszych wyników. Psychologia społeczna formułuje teorię porównań. Są dwa ich rodzaje. Porównanie w dół, co daje pozorną satysfakcję, podwyższa złudne poczucie własnej wartości i pozwala spocząć na laurach. Niektórzy cieszą się, bo prześcignęli żółwia. Nawiasem mówiąc, ten typ porównań używają ci, którzy w sprawach politycznych powiadają, no przecież na Białorusi jest jeszcze gorzej. I drugi typ porównań z lepszymi od siebie. A tacy zawsze się znajdą, bo nigdy nie znajdziemy się na samej górze. W polityce tak porównują ci, którzy mówią, no jeszcze nam daleko do Szwecji czy Szwajcarii. Takie porównania w górę dają, według psychologów, zwiększony napęd do upartego dążenia do przodu, do wysiłków, wyrzeczeń, twórczości, nowatorstwa. Mnie takie porównania w górę, nawet czasami podświadome, niekoniecznie spersonalizowane, zawsze pomagały. Już w czasach studiów, gdy udzieliłem pierwszego w życiu wywiadu studenckiemu tygodnikowi ITD, redakcja dała tytuł Mierzyć wysoko. I tak już mi zostało. Teza 15. Gdyby Krzysztof Kolumb nie pragnął dopłynąć do Indii, nie odkryłby Ameryki. I znów zaczerpnąłem to zdanie od Maxa Webera. A nieco wcześniej wyrażał to poetycko Adam Mickiewicz. Trzeba mierzyć siły na zamiary, a nie zamiar podług sił. To sugestywna obrona wartości utopii, potrzeby wizji życiowej, stawiania sobie poprzeczki nawet zdawałoby się ponad własne możliwości, bo utopia czasami się jednak realizuje. Gdy na stypendium podoktoranckim Berkeley postanowiłem napisać pierwszą w życiu książkę po angielsku, to wyobrażałem sobie wtedy, że stać będzie w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych. I stoi. I na koniec, w finale tych poważnych bardzo wywodów, aby trochę Państwa rozweselić, teza 16 i ostatnia, którą znalazłem tym razem nie u socjologa, ale u biznesmena, autora jednej z tych modnych bardzo w Ameryce książek typu How to be happy, jak być szczęśliwym. Brzmi ta teza. Jeżeli ktoś jest wobec ciebie świnią, to jest jego problem, a nie twój. Nie trzeba się obrażać, trzeba mu współczuć. Bo życie świni nie jest godne pozazdroszczenia. Na szczęście tą dyrektywę musiałem stosować bardzo, bardzo rzadko. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję Magnificencjo, drogi Jarku, za ten pomnik, który mi zbudowałeś, wszystkim Państwu, za obecność dzisiaj. To niewątpliwie wielki dzień, ukoronowanie, ale nie zakończenie
mojej pracy zawodowej. Serdecznie dziękuję. Panie profesorze, bardzo dziękuję za te ważne i piękne słowa skierowane do nas. One były podziękowaniem za tytuł honorowego profesora, ale myślę, że wypowiedziane w dniu 12 maja święta Uniwersytetu mają szczególną wartość dla nas wszystkich tutaj, jako studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. A wsłuchując się dokładnie w słowa pana profesora, pomyślałem, że z jednej strony jest to podsumowanie w tych 15 punktach, ale uczony tej klasy, co profesor Sztompka, podsumowując, daje znak, że jako profesor honorowy rozpoczyna nowy etap w swoim życiu. I liczymy, panie profesorze, na dalsze refleksje, zarówno naukowe, jak i te powiązane z diagnozą świata współczesnego. I mamy nadzieję, że przez długie lata pan profesor będzie uczestnikiem naszego akademickiego życia, ale także światowego życia nauk socjologicznych. Serdeczne gratulacje, panie profesorze. Tak. Dziękuję. Proszę państwa. Drodzy państwo, nasza podniosła uroczystość dobiega końca. Proszę jeszcze usiąść na chwilę. Pragnę w tym miejscu podziękować za wszystkie życzenia i gratulacje skierowane do naszej społeczności akademickiej, jakie nadeszły z okazji święta Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak państwo wiecie, ze względów pandemicznych ograniczyliśmy grono osób zaproszonych i bardzo żałuję, ale myślę, że już następne święto będzie możliwe z udziałem nie tylko przedstawicieli wszystkich władz, województwa, marszałkowskich, miasta, ale całego środowiska rektorów szkół wyższych Krakowa i Małopolski, bo taka była zawsze tradycja. Ze względu właśnie na te ograniczenia możemy tylko w tym skromnym gronie się tutaj spotkać. Słowa podziękowania kieruję także do księdza prałata Zdzisława Sochackiego, proboszcza katedry wawelskiej, za przyjęcie w katedrze podczas ceremonii składania kwiatów na grobach fundatorów Uniwersytetu. Panu profesorowi Piotrowi Sztompce serdecznie gratuluję i życzę wiele zdrowia i wszelkich pomyślności, a także dalszych sukcesów. Dziękuję serdecznie wszystkim państwu za zaszczycenie nas swą obecnością podczas uroczystego posiedzenia Senatu oraz za udział i dzielenie naszej radości z okazji święta uczelni, a jest to przecież szczególny powód do radości i dumy. Cieszmy się, bo uczelnia od ponad 650 lat nieprzerwanie wypełnia swą misję. Dziękuję także wszystkim państwu, którzy łączyli się z nami poprzez transmisję online. Jeśli pan profesor dziękował medykom, to ja myślę, że każda okazja jest dobra, żeby po raz kolejny, tak jak to przy każdych życzeniach, podziękować wszystkim naszym wspaniałym pracownikom w szpitali uniwersyteckich, ale także pozauniwersyteckich za tę troskę o nasze zdrowie i prosimy o dalszą troskę. Proszę państwa, po uroczystości zapraszam tutaj przed aulę, żeby wznieść toast za pomyślność Uniwersytetu, ale w pierwszej kolejności za naszego dzisiejszego profesora honorowego. Jeszcze raz dziękuję wszystkim państwu za uczestnictwo i proszę o wysłuchanie hymnu państwowego. Proszę o powstanie.